Hej wszystkim, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was klasyczny tutorial. Będzie to filmik z makijażem w stylu glamour, który świetnie sprawdzi się na wiele okazji, a jednocześnie nie jest trudny w wykonaniu. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jaka jest moja wizja takiego makijażu i jak taki szybki, a zarazem efektowny makijaż wykonać, to koniecznie zostańcie ze mną. Zdecydowałam się dzisiaj na taki makijaż właśnie glamour, który nie jest zbyt wymagający, ale który zrobi coś z moją twarzą, bo po prostu patrzę na siebie w lustrze i mam wrażenie, że nie spałam miesiąc, co jest nieprawdą. Włosy mam spięte, kawka przygotowana, także możemy przechodzić do rzeczy. Jeżeli chodzi o jakieś nowe produkty, no to dzisiaj raczej nie będę nic testować, ponieważ jednak w takim makijażu glamour, który jest jednak makijażem na wyjście, wolę używać sprawdzonych produktów, które wiem, jak mi się po prostu utrzymają przez cały dzień lub przez całą noc. Nie będzie dla Was zatem zaskoczeniem, że jako bazy użyję sobie dzisiaj tej bazy z Vibo Unicorn Tears. Chciałam tak ładnie instagramowo sobie tutaj, wiecie, puścić kropelkę na policzku, ale już się pochlapałam. Dobra, i tak to zrobimy, nie? O. I takie dwie kropelki, czy tam dwie, trzy starczają mi spokojnie na całą twarz. Oczywiście nakładam też pielęgnację normalnie. Bardzo lubię zapach tego primera. Jeżeli chodzi o podkład, to ja dzisiaj mam ochotę użyć tego z Bell Hypoallergenic Nude Liquid Powder. Nie jestem pewna co prawda, czy on jest dopasowany kolorystycznie do mnie, ale jakoś sobie poradzimy. I tutaj już tym kroplomierzem sobie kapię na rękę, dlatego że on w ogóle ma tendencję do tego, żeby kapać. A ja nie chcę pobrudzić sobie bluzki. I to jest taki podkład, który ma wykończenie matowe. Jest płynny, ale ma wykończenie matowe i ma przy tym duże krycie. Oczywiście rozcieram go gąbeczką. Tutaj niestety jakiś nieprzyjaciel mi się zrobił. Mam nadzieję, że uda mi się go zakryć. Okej, na razie kolor jest ok, ale z tego co pamiętam, on delikatnie ciemnieje, więc zaraz zobaczymy. I tak przeciągnę go troszeczkę na szyję. No, jak widzicie, on ładnie tutaj kryje większość moich niedoskonałości, które się pojawiły na twarzy u mnie ostatnio, ku mojej rozpaczy. Ja zawsze aplikuję podkład najpierw palcami, a potem gąbeczką, z tego względu, że mam wrażenie wtedy, że mam większą kontrolę nad ilością produktu, które nakładam na twarz. I po prostu, że troszeczkę równiej on się rozkłada, jeżeli najpierw nałożymy go palcami i delikatnie rozprowadzimy. Troszeczkę przejeżdżam po szyi, żeby tutaj mieć pewność, że nie odcina nam się kolor. Jeżeli chodzi o korektor, to ja dzisiaj nałożę L'Oreal Infallible Morning Concealer, bo on ładnie mi... co robi? Zakrywa cienie pod oczami. Ale nałożę go też na niedoskonałości, w takiej niewielkiej ilości, bo on jest trochę jasny. Nie chcę, żeby tutaj wybił te wszystkie zmiany. Nakładam go też na powieki jako bazę pod cień. Tego cieniowania dzisiaj jakoś bardzo dużo nie będzie, ale jednak baza zawsze jest potrzebna. Rozprowadzam go na powiekach. I nakładam też pod oczy. Nie wiem, czy nie za dużo. No kurczę. No ta gąbeczka już kończy swój żywot, bo zostawia mi fragmenty zielone na twarzy. Okay. Tym, co zostało po jakby rozstarciu korektora pod oczami, rozjaśniam sobie tutaj na nosie, w skrzydełkach. I jadę z drugim okiem. I tu pozostałością rozjaśniam brodę, czoło.
Nie chcę dokładać sobie tego korektora bezpośrednio na tą strefę, którą dodatkowo rozjaśniam, ponieważ on jednak ma dosyć duże krycie i nie chcę, żeby tego krycia jednak było za dużo, żeby, wiecie, zrobiło mi się jakieś ciastko czy coś. Ok, przechodzimy do pudru. Pod oczami oczywiście wyląduje puder z Paese. I teraz, co jest istotne, zanim nałożę puder pod oczami, to sprawdzam, czy tutaj nie zebrał mi się korektor w zmarszczkach, ponieważ jednak tego elementu nie chcemy utrwalać, prawda? I nakładam pędzelkiem od zewnętrznej części do wewnątrz, a potem już delikatnie rozprowadzam. Tutaj niestety nie zakrył mi się do końca ten nieprzyjaciel pod okiem. Ja coś wymyślę. I na drugim oku tak samo. Resztę twarzy będę utrwalać pudrem Coty Airspan. I w tym wypadku też, jeżeli widzicie, że na przykład tutaj Wam się troszeczkę podkład czy korektor zebrał na przykład w zmarszczkach na czole, to najpierw oczywiście wygładzacie to gąbeczką i dopiero potem pudrujecie. Ja ostatnio się mega przyzwyczaiłam do tego malutkiego pędzelka do utrwalania twarzy. Wiem, że to jest bardziej pracochłonne, ale mam wrażenie, że jest po prostu dokładniejszy. Tym jest fajny, mięciutki. To jest pędzelek z Real Techniques. Wiem, że mają też ten pędzel w większej wersji, więc myślę, że może się na niego skuszę, bo kształt mi bardzo odpowiada. Nie zapomnijcie, żeby delikatnie przejechać też pudrem tutaj poniżej szczęki. Ok, nie chcę też za dużo tego pudru tutaj dowalać, ponieważ ten podkład jest i tak sam w sobie dość matowy. Więc, co robię? Łapię teraz za ten puder z Golden Rose z serii Nude Look. To jest Sheer Baked Powder. On jest tylko w jednym odcieniu. I nakładam go na środek twarzy, żeby przywrócić taki naturalny glow. Tutaj na policzki też, czemu nie? On nałożony bezpośrednio na ten podkład, niestety troszkę go przyciemnia, więc nakładam go dopiero po nałożeniu tego pierwszego pudru. No chyba, że macie zajazny odcień podkładu, no to akurat tym pudrem bardzo fajnie można go przyciemnić. Dobra, idziemy dalej. W międzyczasie nałożyłam jeszcze balsam na usta, to jest Eveline z tej serii Juicy Kisses. Chodzi o to, żeby po prostu podczas wykonywania makijażu te usta Wam gdzieś tam za mocno nie wyschły, bo jednak będziemy nakładać matową szminkę dzisiaj, więc dobrze, żeby one były odpowiednio przygotowane. Przejdę teraz do konturowania i tutaj użyję sprawdzonego produktu również, czyli mojej paletki ze Smashboxa, The Kali Contour. Ona w środku wygląda tak. Mamy dwa bronzery, róż, puder rozjaśniający, dwa rozświetlacze. I nakładam najpierw ten odcień do konturowania w niewielkiej ilości, ponieważ jednak nie chcę też przesadzić. Delikatnie tylko podrzeźbić sobie może kości policzkowe, zanim przejdę do bronzera. I tutaj, jak widzieliście, też troszeczkę konturuję żuchwę. No i troszeczkę czoło. Jakoś mi się zawsze wydaje, że jest ok, a potem na zdjęciach mam wrażenie, że to czoło jest zdecydowanie za wysokie, więc troszeczkę sobie tutaj tego odcienia do konturowania dodaję, jednak nie zbyt dużej ilości. Będziemy też dzisiaj delikatnie konturować nos. Biorę do tego taki mniejszy, puszysty pędzelek, puchaty i biorę się za konturowanie nosa. To również jest bardzo delikatne. Aha, i właśnie sobie zrobiłam mega plamę. Ale spoko, rozetrzemy to. Ja na co dzień nie konturuję nosa. Nakładam tylko troszeczkę bronzera z tego względu, że po prostu wygląda to naturalniej. Natomiast na jakieś tam większe wyjścia to sobie pozwalam na to. Też ze względu na to, że często widzę na zdjęciach, że jednak jak wykonturuję ten nos, to wygląda to dużo lepiej. Rozcieram tym pędzelkiem, którym przed chwilą nakładaliśmy produkt do konturowania. Chciałam też zastrzyć, znowu nie zwracajmy uwagi na moje paznokcie, bo one nadal odpoczywają od hybrydy i mają tylko odżywkę, a że nie są w jakimś fantastycznym stanie, to jakby po prostu udawajmy, że ich nie ma w ogóle. Jeżeli czujecie, że przesadziliście z konturowanym nosem, to zawsze można nałożyć tego jasnego
pudru z paletki i troszeczkę go tutaj złagodzić to konturowanie. Myślę, że konturowanie mamy już gotowe. Może troszeczkę przesadziłam z nosem, ale zobaczymy, jak skończę całość. Czy to faktycznie będzie bardzo źle wyglądać, jakby co, to jeszcze po prostu mocniej to rozetrę. Biorę teraz inny pędzelek do bronzera i oczywiście ten jaśniejszy odcień z paletki. Nakładam bronzer na policzki. Jakieś plamy mi się robią dzisiaj, coś, słuchajcie, to nie jest mój dzień. Bo nie mogłam się zebrać do tego nagrywania przez cały tydzień. I nagrywam dosłownie na ostatnią chwilę, bo jutro rano muszę wrzucić ten filmik. Także jeszcze dzisiaj muszę go wyedytować. A mamy godzinę 12:34. Więc mam nadzieję, że starczy mi pół dnia. Bardzo lubię odcień tego bronzera z tej paletki. On jest taki ciepły, ale to jest naturalnie ciepły. Taki, wiecie, delikatna opalenizna. O, coś w tym kierunku. Wiem, że ta paletka też występuje w jakichś innych kolorystycznych wersjach. Tak mi się kojarzy. Jest chyba taka też, która ma więcej różu w sobie. Dobra, nie zapomnijmy opalić sobie boków czoła. Tutaj właśnie nosa z wierzchu. Dobra. Tutaj jeszcze przyjadę sobie tym większym pędzlem, żeby mieć pewność, że wszystko się ładnie porozcierało. No. I teraz tak, jeżeli czujecie, że za nisko wyjechaliście tutaj z konturowaniem na przykład, no to można wziąć pędzelek, którym nakładaliśmy puder, nałożyć ten jasny odcień z paletki i delikatnie sobie podczyścić. Można to zrobić też oczywiście gąbeczką, jeżeli jest za późno, żeby zrobić to pędzlem, bo za mocno na przykład produkt się przykleił, natomiast nie, na ogół pędzel działa. Jeżeli chodzi o róż, to ja dzisiaj wybiorę róż rozświetlający, ponieważ właśnie na takim rozświetlaniu cery mi zależy i to jest Belle Hypoallergenic Fresh Blush w odcieniu 01 Golden Peach. I nakładam. Jak widzicie, ja nie pozakrywałam zbyt mocno tych swoich niedoskonałości na cerze, natomiast nie chciałam za bardzo też, żeby wiecie, tam mi się zrobiło nie wiadomo jakie mocne krycie, bo to jednak widać. Po prostu odwrócimy uwagę od nich czerwonymi ustami. I ten róż, jak widzicie, ma bardzo ładne takie naturalne wykończenie, naturalny kolor. Ja bardzo go lubię. Jedno z moich odkryć tego roku. I teraz jedziemy z rozświetlaczem. Ja chyba pomieszam sobie dwa. Zobaczymy jeszcze. Najpierw wezmę ten mój ulubiony z My Secret Face Illuminator Powder w odcieniu Princess Dream. Jak widać, jest już dosyć mocno zdenkowany. Ale najpierw nałożę właśnie ten. Troszeczkę rozświetlam również czoło i nos, jak widzieliście. No ja uwielbiam ten rozświetlacz. Daje taki piękny glow. Teraz tutaj tym wracam z pędzlem, którym nakładałam róż, żeby to ładnie zblendować. I biorę sobie teraz taki mniejszy pędzelek do rozświetlacza. I biorę rozświetlacz z Ecocery w odcieniu Capri Shimmer. On jest troszeczkę jaśniejszy, troszeczkę bardziej intensywny. I nakładam go już tylko wyłącznie tutaj na szczyty kości policzkowych. O, w tym miejscu, żeby jeszcze tu podbić troszeczkę ten blask. Ja lubię mieszać rozświetlacze generalnie, więc o, taka mieszanka dzisiaj tutaj wyląduje. Może troszeczkę jeszcze na nos, a co? Poza kamerą zrobię brwi, użyję do tego mojej ulubionej kredki z Vibo Feather Brow Creator i mojego ulubionego żelu do brwi z Golden Rose z tej serii Longstay. 75 years later. Dobra, brwi mam zrobione, przybliżyłam Was trochę do siebie, bo bierzemy się zaraz za makijaż oczu. Mam też nadzieję, że nic się w tym lustrze nie odbija, co nie powinno się odbijać. W tym lustrze, które jest za mną, jakby co, tu nic nie ma. Nie patrzymy tam. Słuchajcie, jeżeli chodzi generalnie o makijaż brwi, to ja go Wam nie pokazuję, ponieważ ja ekspertem od brwi nie jestem, nigdy nie jestem z nich zadowolona. Jak znajdę jakiś magiczny sposób, to Wam pokażę. Póki co po prostu wyrysowuję je kredką, natomiast jeżeli chodzi o utrwalenie, to utrwalam je żelem. I tutaj, tak jak wspomniałam, używam tego żelu z Golden Rose, tego Long Stay Brow Styling Gel. Mam też do polecenia ten żel z Eveline, przezroczysty.
to on się jakoś nazywa? Brow and Go Ultra Fixing Eyebrow Gel. I to są dwa takie żele, które mogę Wam polecić, jeżeli właśnie wykonujecie taki makijaż glamour, też taki makijaż, który chcecie, żeby Wam się dłużej utrzymał i zależy Wam na tym, żeby te włoski na brwiach po prostu stały w miejscu, tak? Tak jak je ułożycie, tak żeby zostały, no to właśnie te dwa żele fantastycznie się do tego sprawdzają. I przechodzimy teraz do makijażu oczu. Użyję dzisiaj tej paletki Instaglam Wedding Vibes. Natomiast ten makijaż oczu, od razu Wam mówię, nie będzie jakiś nie wiadomo jaki mocny, intensywny, dlatego że dzisiaj skupimy się na tym, żeby to usta grały pierwszą rolę, ale też w takim makijażu klasycznym glamour fajnie, żeby na powiece pojawiło się coś błyszczącego, no i kreska. Jeszcze zadecyduję, czy będzie to kreska czarna czy brązowa, ale zacznijmy najpierw od delikatnego wykonturowania oka. I wybaczcie mi, że nie będę tej paletki podnosić do góry, będę Wam mówić nazwę cieni tylko, dlatego że ostatnio jeden cień mi z niej wypadł. Na szczęście udało mi się go uratować, ale nie chcę ryzykować. Także zacznę sobie od takiego cienia, który jest bardzo neutralnym odcieniem. Jest to taki jasny beż, znaczy jasny brąz, przepraszam, w odcieniu Best Man, tak się nazywa. I ja go nałożę w zewnętrzny kącik. I delikatnie tutaj w załamanie powieki. Natomiast trzymam się tutaj tak naprawdę zewnętrznej części tylko i wyłącznie. Chcę to oko delikatnie tutaj wykonturować, delikatnie zaznaczyć. Natomiast nie chcę, żeby to było bardzo mocne cieniowanie. Jak widzicie, ten cień dosyć szybko się rozciera i dosyć szybko tutaj mam efekt, na którym mi zależy. Tutaj dosłownie bardzo delikatnie przesuwam resztką cienia w stronę wewnętrzną, żeby to ładnie tak się tutaj, wiecie, rozproszyło. No i to cieniowanie w zewnętrznym kąciku delikatnie wyciągam, żeby ten pożądany kształt oka przeze mnie uzyskać. Biorę teraz ciemny brąz w odcieniu Grum, bardzo małą ilość, jeszcze strzepuję. I nakładam go delikatnie w zewnętrznym kąciku. No chyba za bardzo to delikatnie zrobiłam. Ok, jeszcze raz. Ok. O. On jest dosyć intensywny. Ja nie zrobiłam w ogóle obsypki, nie? Pod okiem. Więc staram się uważać. Natomiast ten zewnętrzny kącik chcę przyciemnić dość delikatnie. Ponieważ ten cień jest na tyle napigmentowany, że można nim uzyskać naprawdę ciemny kącik zewnętrzny. To ja tutaj staram się go rozblendować na maksa, że tak powiem. Wracam do tego poprzedniego cienia i blenduję. Jeżeli zrobi mi się osyp pod okiem, to biorę sobie taki pędzelek, akurat nim nakładam puder wcześniej i delikatnie usuwam ten osyp. To nie jest nic strasznego. Blenduję, blenduję, blenduję. Też jak widzicie, ja dzisiaj staram się ten makijaż wykonać w bardziej neutralnych odcieniach. Biorę sobie teraz ten najjaśniejszy odcień z paletki Something Borrowed i czyszczę sobie tu zewnętrzne jakby cieniowanie, bo tutaj wyjechałam troszeczkę za daleko, a chcę ten kształt utrzymać od samego początku. O, okej. Okay. Pamiętajcie, że podstawą jest blendowanie i naprawdę poświęćcie na to tyle czasu, ile potrzebujecie. To nie jest tak zawsze, że cień się rozblenduje, wiecie, w 3 minuty. Ja tu już siedzę troszeczkę czasu i macham pędzlem, właśnie po to, żeby uzyskać jak najfajniejszy efekt przejścia tych cieni między sobą. Przechodzę od razu do dolnej powieki, wracam do tego cienia Best Man, którego używałam na początku i będę cieniować dolną powiekę. Nakładam go tak naprawdę na całą długość dolnej powieki. Potem będziemy przyciemniać zewnętrzny kącik za momencik. Na dolną powiekę zawsze troszeczkę łatwiej się te cienie nakładają. To też mniejsza powierzchnia, inaczej się zachowują. Jeżeli chodzi o maty w tej paletce, to muszę Wam powiedzieć, że ten cień Best Man jest tak udanym cieniem, jest tak fantastycznie neutralnym brązem. Normalnie strzał w dziesiątkę. Idealny cień przejściowy jak dla mnie. Biorę teraz mniejszy pędzelek i wracam do tego odcienia Groom, który jest tym ciemnym brązem. Delikatnie tutaj przyciemniam sobie zewnętrzny kącik, łącząc górną i dolną powiekę. Teraz biorę sobie jasny puder. Oczywiście możecie też wziąć ten
cień jasny z paletki. Ja mam akurat pod ręką puder z Golden Rose, ten HD, którego bardzo lubię używać właśnie do czyszczenia sobie linii cieniowania. I tutaj ładnie sobie blenduję. Wiecie, czyszczę tak naprawdę, żeby tutaj ta linia była spójna. Można by się w takim makijażu pokusić też o cut crease, ale ja dzisiaj chciałabym, żeby jednak to było takie miękkie przejścia, delikatne. Nie będę też nakładać żadnego glitter primera, ponieważ zależy mi na takim delikatnym rozświetleniu. I wzięłam sobie teraz z paletki odcień Selena. Wzięłam go na palec i nakładam na wewnętrzną część powieki. O. I właśnie on mi da taki efekt, o który mi chodziło. To znaczy, będą widoczne te ładne, rozświetlające drobinki, ale nie będzie to taki, wiecie, mega błysk, który daje po oczach i mocno przyciąga uwagę. Nie zrozumcie mnie źle, on się pięknie błyszczy, ten cień, natomiast na pewno ten efekt byłby większy, gdyby nałożyć go na przykład na glitter primer, a tak jak mówiłam wcześniej, ja bym chciała dzisiaj jednak, żeby te usta były tym mocnym elementem w tym makijażu. Jeżeli coś tu trzeba doblendować, no to oczywiście doblendowujemy. Nałożyłam też troszeczkę tego odcienia Selena na mokro, na pędzel i będę go nakładać na dolną powiekę. Tutaj delikatnie właśnie zbliżyłam ten pędzel, bo jednak z dolnej powieki prawdopodobnie ten osyp byłby większy, a już nie chcę niszczyć tutaj tej strefy pod okiem. Delikatnie tutaj wewnętrzny kącik dolny. No i muszę powiedzieć wam, że naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. I teraz w sam wewnętrzny kącik nałożę ten rozświetlacz z Ekocery. Ponieważ tak mi się wydaje, że on tu będzie ładnie pasował, wiecie, tak nam połączy wszystko w jedną całość. Tutaj go tak delikatnie rozcieram do góry. No. Jeżeli czujecie, że za mocno, no to tutaj mam ten pędzelek, którym czyściłam cieniowanie wcześniej. Zawsze można złagodzić ten efekt. Na linię wodną nałożę jasną kredkę, to jest akurat kredka z Nabli. No i tutaj mi zostawia, jest świeżo natemperowana i zostawia mi takie kawałeczki, ale zaraz to sobie wyczeszę. I pora teraz na kreskę eyelinerem. Ja wiem, że to jest element, który często wywołuje dużo frustracji. We mnie także, uwierzcie mi. I ja mam na to swój sposób. Biorę sobie najpierw pędzelek, który jest bardzo cienki, skośno ścięty, taki malutki, precyzyjny. To jest akurat Hulu P44, który idealnie do tego się nadaje. Biorę sobie ciemny, brązowy cień z tej paletki. I najpierw rysuję tę kreskę cieniem. Łatwiej zdecydowanie jest narysować ten kształt cieniem, ponieważ ten cień jest, no łatwiej tutaj jakby poprawić jakieś błędy, które się pojawią, łatwiej go troszeczkę zetrzeć, niż jak narysujemy już taką kreską eyelinerem. Także najpierw łapię za pędzelek i cień. Nie chcę też, żeby ta kreska była jakaś ogromna. I tutaj wzdłuż linii rzęs najpierw w miarę cienką linią rysuję sobie ten kształt. Jeszcze nie robię jaskółki. Najpierw chcę, żeby po obu stronach te kreski były podobnej grubości i miały podobny kształt. Wierzcie mi, to dwa razy trudniej się jeszcze robi w powietrzu, starając się uchwycić wszystko na kamerze. Że jak to się uda, to wszystko się uda. W momencie, kiedy mam naszkicowany kształt kreski, jakby jeszcze bez jaskółki na obu powiekach, przechodzę do robienia jaskółki. Tutaj najlepiej patrzeć się na wprost. I właśnie do tego fajny jest też ten ścięty pędzelek, że wystarczy go delikatnie przyłożyć i ta linia jest w miarę równa. Też zależy, jak długą kreskę chcecie. Wiecie, mówiłam w miarę równa, nie?
pierwszy kształt kresek zrobiony, tak naprawdę można by zostawić ten makijaż już w takiej formie, jeżeli chcecie po prostu, nie chcecie bawić się już dalej eyelinerem i chcecie zostawić to w takiej formie troszeczkę delikatniejszej. Ja dzisiaj wybiorę coś pomiędzy, czyli nie będę rysowała kreski czarnym eyelinerem, tylko brązowym. I jest to eyeliner z Vibo z taką pędzelkową końcówką i właśnie tym eyelinerem będę rysować już ostateczny kształt kreski właśnie według tego, co sobie wyznaczyłam przed chwilą. Ale praca eyelinerem wymaga już troszeczkę większej precyzji, więc ja słuchajcie, na chwileczkę znikam. Narysuję te kreski poza kamerą, ponieważ no, tutaj muszę się skupić i mieć jednak oparcie dla łokcia. To jest dosyć istotne, jeżeli malujecie kreski. Koniecznie musicie mieć o co oprzeć rękę, żeby, wiecie, nie skakała wam. Natomiast myślę, że jakby no, tutaj wszystko już jest jasne, po prostu jedziemy po tym kształcie, który mamy już wyznaczony. I tak prezentują się kreski. Ja zdaję sobie sprawę, że one nie są jakieś super idealnie równe, ale jak patrzę w lusterku, to są dla mnie wystarczająco równo. Zobaczymy, jak wyjdzie to na kamerze. I słuchajcie, ten eyeliner z Vibo brązowy miał dzisiaj tutaj tak naprawdę swój debiut na kamerze. Używałam go w ogóle dopiero drugi raz. Ja tą wersję czarną uwielbiam, to jest mój ulubiony czarny eyeliner. Natomiast ten brązowy mam wrażenie, że jest trochę bardziej suchy. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że on powinien do góry nogami cały czas stać, ale z drugiej strony tamten czarny nie ma takiego problemu, normalnie leży w szufladzie i jakby nie jest suchy. Natomiast no generalnie takie eyelinery z pędzelkiem są dla mnie najwygodniejsze i też ten kolor brązowy jest bardzo ładny, więc myślę, że ja go będę używać. Nie jest taki suchy jak ten z Maybelline, który testowałam jakiś czas temu i na pewno zdecydowanie wygodniej się nim pracuje. Przejdę teraz do rzęs. W tym makijażu tutaj jest pełna dowolność. Tak naprawdę możecie zostawić rzęsy pomalowane tylko tuszem, o ile ta kreska nie jest zbyt gruba i nie przyćmi tych rzęs, tak? Ja proponowałabym dokleić na przykład połówki albo kępki właśnie w zewnętrznych kącikach, żeby ten makijaż jakby tutaj podkreślić, słuchajcie, takie bardziej kocie oko. Ja dzisiaj dokleję sobie całe paski i to będą rzęsy blended w modelu Babies i one są właśnie takie mocniej wydłużane w zewnętrznym kąciku. Wewnętrznym krótkie, w zewnętrznym długie i ten kształt oko powinno nam to fajnie podkreślić. Najpierw tuszuję sobie dolne rzęsy i jest tak wygodniej, żeby najpierw mieć je z głowy. Łatwiej jest po prostu do nich dotrzeć. Ja używam tuszu Eveline Varieté. Ma taką dość wygodną szczoteczkę do dolnych rzęs. O. Ja zanim dokleję rzęsy, zawsze sprawdzam sobie jeszcze w lusterku, czy na pewno ten kształt rzęs mi odpowiada. Tak sobie je, wiecie, przykładam. O, tak. Tak jak myślałam, pasują idealnie do tego makijażu. Nakładam klej na pasek. Ja używam tego kleju, o Jezu, jest w strasznym stanie, wstyd w ogóle go pokazać. To jest ten klej Duo zielony. Ja go bardzo lubię. No właśnie, chyba już muszę się zaopatrzyć w nowy. Tutaj słuchajcie, sobie nakładam na pasek. Myślę, że jakby mi się chciało, to nakleiłabym dzisiaj kępki, ale to jest jednak zawsze dużo więcej roboty, nie? Niż z paskiem, także dzisiaj idzie pasek. Jeżeli chodzi o przyklejanie rzęs w pasku, to każdy ma swój sposób. Ja tak naprawdę najpierw wolę przykleić rzęsy, a dopiero potem od spodu wytuszować swoje. Po pierwsze dlatego, że fajnie można je tak, wiecie, scalić ze sobą, jak już jeszcze jest ten tusz mokry. Po drugie dlatego, że ja mam naturalnie dosyć mocno te rzęsy podkręcone i jak je umaluję tuszem, to nie jestem już w stanie dokleić sobie rzęs, ponieważ po prostu przeszkadzają mi te moje naturalne. Dobra. Jedziemy. No ale generalnie najlepiej robić to metodą prób i błędów. Ja teraz w ogóle naklejam drugi raz już tą rzęsę, bo za pierwszym razem nakleiłam ją za daleko. Pamiętajcie przy naklejaniu rzęs, żeby nie nakleić ich za daleko w zewnętrznym kąciku, ponieważ wtedy uzyskacie efekt odwrotny do tego, na którym nam zależy. Jeżeli ta rzęsa wyjedzie tu za daleko, to oko będzie nam spadać w dół zamiast tego efektu uniesienia. Teraz z tuszem tuszuję swoje rzęsy od spodu delikatnie. Nie staram się nie przejeżdżać już po tych doklejonych, ale jedynie, żeby te moje miały jakiś kolor, bo będą się odznaczać inaczej. Jako takie jaśniejsze, nie? O! I teraz jeszcze raz tą pensetą scalam wszystko. Okej. Widać teraz, jaką robotę robią rzęsy, prawda?
jest zupełnie, zupełnie inaczej makijaż oka prezentuje się po lewej i po prawej stronie, kiedy mamy już te rzęsy, które ten makijaż dodatkowo jakby uzupełniają i unoszą do góry. Dobra, rzęsy siedzą, to teraz słuchajcie, pora na usta. I teraz tak, do takiego makijażu tak naprawdę będzie Wam pasował każdy kolor, ponieważ te brązy na powiece są mega neutralne. Natomiast ponieważ ja sobie wymarzyłam taki bardzo klasyczny makijaż glamour, to usta będą oczywiście czerwone. Nie może być inaczej. I tutaj słuchajcie, mam taki zestaw odchudy. Tutaj w środku mamy szminkę, błyszczyk i konturówkę. Z błyszczyka dzisiaj zrezygnuję, natomiast użyję tej konturówki i szminki, to jest odcień Heartbreaker. Starłam sobie z ust resztki balsamu, jakiś tam podkład, który się osadził, możecie w ogóle zrobić też peeling ust. Oprócz szminki i konturówki, tutaj w makijażu ust przyda mi się też korektor i cienki pędzelek, którym ewentualnie będę mogła poprawić sobie miejsca, w których wyjadę za linię, co na pewno się stanie. Zaczynam od konturówki. Tutaj też fajnie, jakbyście mieli jakieś oparcie dla łokcia. Słuchajcie, skupienie milion. Staram się też tych ust nie pomniejszać i generalnie rysować po zewnętrznej części konturu ust, nie po wewnętrznej. Takimi małymi patyczkami też możemy się ratować. Na początku. I przechodzę już do szminki. Te szminki chude mają dosyć rzadką konsystencję i całkiem przyjemnie się nimi rysuje. Widzicie, ten kontur nie wyszedł zły, ale mimo wszystko udało mi się wyjechać za linię, więc zaraz będziemy się tym zajmować. Najpierw patyczkiem. Nakładam sobie troszeczkę korektora tutaj na dłoń. I pędzelkiem delikatnie, delikatnie bardzo maczam. Ponieważ ten korektor jest bardzo mocno napigmentowany, też nie nakładam za dużo tego produktu na pędzelek. Dosłownie minimalną ilość i czyszczę granice. Co chwilę też czyszcząc ten pędzelek, ponieważ wiadomo, że ten korektor po zmieszaniu z czerwonym zrobi się różowy, więc musimy pilnować tego, żeby też ten pędzelek czyścić cały czas. Okej. Okej. Pilnujemy też, żeby to symetrycznie wyglądało. Delikatnie tutaj wyrównuję sobie też tą linię u góry. Oczywiście dbając o to, żeby to nie była taka jaśniejsza linia wokół ust, tylko jednak blendując to do zewnętrznej strony. I ta ilość korektora, którą nakładam, jest naprawdę minimalna. To jest jeden z moich ulubionych sposobów, żeby równo wyrysować usta. Niezależnie od tego, czy to jest ciemna szminka, czy jasna szminka, to zawsze pomaga. Wracam jeszcze do rozświetlacza i nakładam niewielką ilość tutaj właśnie na łuk Kupidyna nad ustami. Czy to pędzelkiem, czy to palcem. Jak tam Wam będzie wygodniej. To zawsze troszeczkę też powiększę usta tutaj. Ostatnie szlify, czyli tutaj nakładam jeszcze raz świetlacz na dekolt, tutaj na obojczyki, na ramiona. To oczywiście ma sens, jeżeli macie dekolt, nie? Jeżeli macie zakryte, no to nie ma sensu, ale ja dzisiaj to zrobię. O, delikatnie sobie tutaj rozświetlę. Możecie też użyć rozświetlacza w płynie. Ja dzisiaj używam sobie tego rozświetlacza z Ekocery. No i oczywiście w takim makijażu nie możemy pominąć mgiełki do utrwalania. Ja dzisiaj mam mgiełkę z Golden Rose, którą zaraz sobie spryskam całą twarz. To oczywiście sprawi, że ten makijaż tak się ładnie, wiecie, jakby scali i też przedłuży jego trwałość. Powachluję się trochę, odczekam chwileczkę.
I w momencie, kiedy mamy jeszcze delikatnie wilgotną twarz, biorę rozświetlacz i dokładam troszeczkę. Widzicie, jak to podbija ten blask? No to jest coś niesamowitego. Oczywiście, jeżeli jesteście fanami rozświetlenia, nie? Jak nie, to nie polecam tego robić. Okej. I tak prezentuje się skończony makijaż. Mamy rozświetloną cerę, delikatnie wycieniowane oko i jednocześnie wydłużone dzięki tym rzęsom i kresce. No i oczywiście klasyczne czerwone usta. Według mnie jest to ultra kobiecy makijaż podkreślający urodę, który właśnie kojarzy się z takim klasycznym makijażem w stylu Hollywood. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak wy interpretujecie taki klasyczny makijaż w stylu glamour, co to dla was oznacza, jestem bardzo ciekawa. No i dajcie mi też koniecznie znać, czy podobał wam się tutorial do takiego klasycznego makijażu i jaki makijaż chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu w kolejnym filmiku. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli zdecydujecie się odtworzyć ten makijaż i wrzucić zdjęcie na Instagram, to koniecznie mnie oznaczcie. Tutaj pojawi się nazwa mojego profilu. No i jeżeli podobał wam się ten filmik, to koniecznie zostawcie kciuki do góry, jakiś komentarz i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. A teraz już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmiku w przyszłą sobotę. Pa!